Cześć wszystkim dzisiaj. Tak jak to według ankiety, nie? Byliście za tym, żeby puścić w obieg i ponagrywać inne gierki niż tylko papas z Flipline Studio, więc dzisiaj pierwszy odcinek ze Stick and Jack. Chociaż mówiłem, że nie będę tego nagrywał w którymś tam odcinku, to jednak ja to zrobię i zobaczymy, jak to w ogóle działa, bo ja pamiętam, że Stick and Jack to ja sobie odpaliłem tylko grę na chwilę i trochę mi się nudziła, więc nie chciałem to robić z tego odcinka. Ale skoro wy was interesuje, żebym wam to zrobił, te odcinki, no to robimy odcineczki Stick and Jack. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, bo chyba trochę jest za głośna. Tak więc zacznijmy start. Sloty jak w grach Papyriego, nie? Przesiek, no bo jak inaczej mogę się nazwać. Mogę kontynuować. Jest ptaszek, nie wiem w ogóle kto to jest Stickiem, a kto jest Jackiem. Wiemy tylko tyle, że krowa z ptaszkiem jedzie z... jedząc ciasteczko, wiezie mleko. Tymczasem jakaś zła krowa z czarnym ptakiem też tam tędy jechała. Się wylało przez ten wypadek. I rozumiem, że tam była toaleta. Okej, dobra, jak to szło? Czerwone kropki mam klikać. Jak się spóźnię na to. Tak to działa. I tutaj ustawiam bloczki. Tak to działa. Ale może spauzuję i trochę opowiadam. W scence było, że Stick and Jack, nie wiem który z którym, przyznam się. Stick to pewnie krowa, a Jack to pewnie ptaszek. No to oni sobie jechali na farmę, po drodze przejechał obok nich. Przyjechała obok nich brązowa krowa razem z czarnym ptaszkiem. Brązowa krowa rzuciła skórką od banana w szybę samochodu Sticka i Jacka. Jack stracił orientację kierując samochodem, no bo stracił wizję, nie? Na szybę trafiła skórka od banana. No to nie widział, jak jechać, więc spowodował wypadek, w którym mleko się wylało. Oni, no, dziwnym trafem niby trafili za stodołę, ale to tylko jest gra. W grze się takie rzeczy dzieją, że aż tak daleko może polecieć. Bo wiemy, że normalnie jak gdzieś jest wypadek, no to aż tak daleko samochód nie odlatuje. Chyba, że jest jakiś mocno nakazowany, nie? I z tego co tu widzę, to ja nawet mogę dać mu boosta. Mam tu jakieś 3 gwiazdki, czy ja mam je szukać, czy co? Dobra, zaraz ogarniemy, więc no trochę wam popowiadałem, co tam było w scence. Okej, co to jest? Okej. Aha, mogę ci kolory pozmieniać. Żółty. Tego nie mogę, no bo to chyba będę dopiero jak już będzie miał pełne pole. Nie. Ale teraz to ja muszę rozwalić, nie? Okej, ptasz. Aha, i to się w ogóle ładuje. Chyba jak był czerwony, jak był kolorowy, to mogłem każdy kolor wsypać. Jeden zielony. Więc po prostu Stick sobie idzie, Jack robi pola i tam do góry chyba będzie musiał wejść też.
czekaj, już niebiesko. Okej. Okay. A ciebie jak? Czekaj, już. Okej. Okay. Czerwone. Nie, zielone. Okej, okay, jeszcze nadążam. Nie wiem ile to jest levelina, więc nie powiem ile będzie na odcinek. Można iść w tamtą stronę? Nie, nie można iść. Czerwony. No przynajmniej wiemy co się dzieje jak przegramy. Po prostu się mleko rozbija. Menu. Menu. Levele. Są jakieś? Challenge jest ok. Nie wiem jak podzielić odcinek, nie? Chciałbym jakoś podzielić ten odcinek na coś. Wiecie co, to może na odcinek zrobimy sobie po rządku, co? Czyli będą 4 odcinki? A random? Okej. Okay. Nie, to są czapki. Nie, to nie są odcinki. Aha, tu są te lokacje, więc chyba to mam wszystko przejść. Mamy na razie Moner Ranch, czyli jesteśmy na ranczo. I tutaj, no to po jednym rządku, nie? Czyli będzie wtedy 5 odcinków. Ten jest pierwszy i potem będą jeszcze 4. Okej, okay, więc to pewnie są nasze levele. No, po następnym tygodniu będziemy tego pewnie, albo nie. Okej, okay, poczekaj, pauzuj go. No, bo nagle pauza nie zadziałała. Dalej nie wiem o co chodzi z tym. Chyba, że to jest do ptaszka, a nie do krowy. Czekaj. Trochę potrzebuję tą grę ogarnąć, bo średnio ją znam. Tam jakieś challenge były. Może one się odkryją po levelu, co? A, to są challenge, to są... One same będą się robić, co? Okej, okay, zacznijmy grę. Zróbmy 5 krain na odcinek. Nie, 5 to będzie odcinków. Krain na odcinek będzie 6. Back to game, zacznijmy na poważnie. Tak, czerwony. Jeżeli zrobię tak, no to mogę. Tak. Mogę raz użyć. I wtedy nie muszę kulek. Czyli jak nie zdążę naładować sobie kulę, to wtedy mam tutaj jakby 3 koła ratunkowe, które się ładują potem. Okej, teraz żółty i zielony. Nie można dwóch, trzeba dosyć więcej, o wiele więcej. Dwa nie wystarczają. Jak tam robiliśmy klocki, to tutaj trzeba rozwalać. Okej. Okay. Możesz jakoś przyspieszyć krówka? Po prostu skaczę, ale przyspieszyć go nie mogę. Chciałem zobaczyć, co jest w ogóle tutaj. Sobie kolor postawić. Nie mogę, bo nie mam zielonego. Okej, okay, w ogóle to rozwalić. Niebieski pyk. Zielony. Tam. Niebieski. Potrzebne wskazów. Czy pomoc. Oj. Okej. Okay. To może jednak mniej tych będzie leveli. Nikt inny odcinek. Wydawało mi się kiedyś, że ta gra jest dosyć łatwa, ale jak się ją ogarnia. Jak można to przyspieszyć?
spieszyć, może mnie później nauczą najpierw niebieskiego, użyjemy tutaj, potem żółtego. Z tego co... Nie, myślałem, że nie mogę sobie zmienić ptaszkowi koloru, jak już mam jeden wybrany, ale mogę się zmienić. Dobra. Więc teraz spróbujemy być bardziej do przodu. Później mi może podpowiedzą, jak tego użyć, na razie nie wiem. Trzeba to zrobić, bo jak on stanie, to już za późno, nie? Już jest po ptokach, jak to mówię. Czy ja mogę go tutaj postawić? Mogę, ale ja bym chciał go zniszczyć. Więc jak postawię, to też mogę zniszczyć. Tam są niebieskie rodury, więc spróbujmy je zrobić. Nie wiem, czy to coś da. Tutaj niebieski, tak? No tak, przecież że mogę, no bo jak nie będę w stanie zrobić sobie bloczków, no to jakoś muszę to nadrobić, nie? Zielony, nara, czerwony, nara, niebieski, nara, poszedł sobie, żółty, poczekaj, daj mi najpierw, niech on sobie podbiera te monety, bo ile one coś oznaczają. Dobra, jednego nie zebrał, żółte. Rozwalam was, czerwony. Aha, ja muszę go teraz na dół ściągnąć. Dobra, tutaj może najpierw żółtego rozwalę, co? I zielonego. Żółty tam jeszcze nie sięgnie. Nie mamy żółtego koloru, zaraz się go zbiera. Jak nie wiem, dlaczego te krówkowe monety, to nie wiem. Wiecie co, może nawet po jednym odcinku bym robił ten sticker jack. W popasach zacząłem robić jednodniowe, a tu mogę zrobić jeden level. Jeżeli to w ogóle jest potrzebne, no to sobie zróbmy. Jest jeszcze żółty do rozwalenia. Mogę sobie po prostu zadzwonić. Mogę cię rozwalić? Nie mogę. Okej. Okej, po prostu mam jakieś tutaj... O, ale żadnego ciasteczka nie zebrałem. To jest ciekawe, czy jakieś były tutaj te ciasteczka, czy nie było żadnych. Hat shop. No i mogę sobie kupić. O to chodzi z czapkami, mogę je po prostu kupić. Czekaj, nie robimy już levelu dzisiaj żadnego następnego. Więc jest osiągnięte. Tak. I chyba zrobimy po jednym levelu na odcinek, co? Czy po ile? Po 3. Albo podzielimy to pojedynczo, ale w jednym terminie mogę wam więcej wrzucić. Więc jeden level, jedna kraina to jeden odcinek, czy jak? Czy jeszcze po prostu nie mamy tego skończonego? Bo chyba nie mamy tego skończonego, więc... Lokacja. Czekaj. O, nie wiem jak to się... Jak to się dzieli to? Nie, jeszcze kraina jest, dobra. Czyli odcinka nie kończymy, ale pewnie zostaniemy na tym, że jedna kraina na jeden odcinek, bo tam widać, że będzie więcej tych lokacji. Bo nie będzie tak szybki. Trochę tego mleka będzie do zebrania, nie? Czyli jedna kraina, ale to nie jest tak, że jedna kraina, jedno podejście, tylko po prostu kraina się kończy i pewnie następna później będzie. Widzę pierwsze ciasteczka do zdobycia. Pytanie, jak się po nie rozstać. No tak jak mówiłem, w Stick and Jack nie grałem nigdy dłużej niż tylko pierwszy level.
bo to my sobie wtedy zobaczymy, jak ta gra w ogóle działa. O. Czerwony kolor, okej. Czekaj. O! I teraz, dobra, boost działa na wyznaczonym kolorku. Potrzebuję tutaj zielone. Potrzebna pomoc. Niebieski. Zielony. O! No ale musi po prostu te mam ogarnąć, że to chodzi. O co chodzi z ciastkami? Nowa area. Przecież o, ta area jest obecna. Chyba że po prostu poprzedni level to był tutorial. Zobaczymy, jak to działa. Zczaiłem, o co tam chodzi. Myślałem, że spadniesz sobie. To cię chociaż rozwalę. Okej, czyli jak uzbieram odpowiedni kolorek, no to mogę krowę przyspieszyć. I po prostu na nich ciasteczka pozbiera. Czyli potrzebujemy niebieski, żółty tu. Zielone tutaj trzeba poustawiać i mogę na razie przyspieszyć. Trochę się przyspieszyłem, krówko. Faktycznie ptaszek to Jack, a krowa to Stick. Jak walnie w ścianę, to mu się oberwie, więc lepiej w ścianę nie walnie. Do góry. Już mamy cztery ciastka. Pięknie, i teraz tak, czerwona. Nie wiem, czy mogę cię rozwalić, co mi to da. O! Nie mam jeszcze zbyt dobrej znajomości i dobrej taktyki na tą grę. Dziękuję, przecież poznaję. Zniszczymy ciebie. Może nie będę cię pierwsza. Okej. Okay. Czerwony. Jest gdzieś niebieski, nie ma. Ale widać, że kolory się zmieniają. W tych slotach ciasteczko trzeba zebrać. Zielony, masz. Ej, kto to kopnął do góry? Już mam zielony, żółty. Rozwalimy ciebie, dwa zielone. Może jednak czerwony. Zielony. Nara. Okej. Żółty pyk. Zielony pyk. W ogóle mogę przecież na boskie podskakiwać i zbierać te. Czyli już nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo ze zbieraniem tego wszystkiego. Jeszcze zdążyłem.
z tyłu, to i tak poszedł. Zielone. Nara. Nie wiem w ogóle po co. Czekaj. On jak tam na wyspawnie to się nie zabije, nie? Nie zabije się, bo nie ma o co. Tamte tajne miejsca to pewnie są dla punktów. Jak chcemy więcej punktów, to możemy sobie tam kolorki wpakować. Okej, teraz mi potrzebuje czerwony. Potrzebujemy żółty, czerwony ponownie, ale to jeszcze jest jeden na miejscu. Ponieważ wiedziałem, że nie zdążę nazbierać kolorków, to użyłem odpowiedzi. Żółty nara, zielony pyk. Zielony pyk i tu jeszcze czerwony zdążymy, no chociaż jeden. O, jeszcze tutaj czerwony. Jeszcze zdążymy może te kolorki sobie porobić, co? Jeszcze zielonego użyjemy, żeby boostera użyć. No. Tych ciastek tam się udało zebrać. Coinu, no to tylko 19. Ciasteczka chociaż te dwa są. Okej. Kontynuacja. Okej, czyli tu już przechodzimy. Z tą krainą będziemy bawić się w odcinku kolejnym. Dzięki za dzisiaj. Z tego wychodzi, że dzisiaj zrobiliśmy sobie tutorial i pierwszy level, ale wydaje mi się, że lepiej będzie tak zrobić krainę na odcinek. Tym bardziej, że w tym odcinku to trochę grę poznawałem, więc no, tak będzie ok. Tu są jakieś osiągnięcia, nie wiem jakie. Trey Head. Dobra, do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć! Stigenjack się okazuje, że dobra gra, więc można ją nagrać.